Hey, hello, how are you? Hello. You're Stina? It's like, hello. Hello. Congratulations. Thank you. How are you? Hello. Thank right, you. Come on in, come on, come on. Let me come in here. Look, already you're shopping. Yes, yes, tam gotowa. Are you excited? Bardzo, bardzo podekscytowana. Mama przeżywa bardzo. Of course. You can come here. Come here, mummy. You can come. Come here. Come here. Come here. You can be emotional. It's fine. It's bound to be. It's mummy, right? And so, have you got any idea at all about what your Stina should look like on her wedding day? Tak. Yeah? Tak. What do you think? Długa. Koronka. Długi welon. Okay. I delikatna biżuteria. Oh, nice. Why do you need me? You've got your mother. Your mother can style you. Do you agree tak, with ale my mum? Nie zawsze się zgadzamy właśnie. Nie z każdej kwestii. Ale okay. So that's why I'm here then. I'm tak, the ringleader. Jesteś mi potrzebny, Gok. I need you. Well, I'm here. You've got me all day. Chciałabym, żeby ta sukienka była w miarę skromna. Żeby była elegancka, nie chciałabym, żeby była kiczowata, duża, z bardzo dużą ilością materiału. No nie chciałabym wyglądać jak taka typowa księżniczka z diademami, takie, absolutnie mi takie rzeczy nie interesują. Chciałabym, żeby miała klasę, bo też ja mam taki bardzo wybuchowy i energiczny charakter i wydaje mi się, że już ten charakter wystarczy, a suknia mogłaby być bardziej stonowana. So we've chosen this as your first dress to try on. So give me your first impressions before I talk you through. Że mi się nie podoba góra. Okay, what is it about the top you don't like? Nie podoba mi się to, że jest gładka. Miała być koronka i ten dekolt może za duży. Nie. Nie czuję tego czegoś, jak najbardziej. Okay. Ani to satyna, ani ja nie wiem, jaki to jest materiał. Nic w niej nie ma szałowego. Jeżeli chodzi o dół, to ta koronka też ani nie nowoczesna, ani nie starodawna. Czekaj, czekaj, Bożanka. Nic nie mów, Bożanka. Nic nie mów. Dla mnie za... Oh, you've got a grip. Ooh. Oh my God, she's strong. Bo mama przeżywa. You either love the dress or you hate it. Za ciężka. Okay, okay, so again, so you two are more in agreement than you thought then, because you've both gone for exactly the same thing. Mm-hmm. Do you like the shape? Yeah. Why, what's wrong with the shape? What, more skirt? Smaller skirt? Ja bym tak zrobiła, żeby tu była bardziej prosto i dopiero rozkraszowała. O nie, nie, absolutnie. Okay, so that's not an A-line dress. Absolutnie, ale mamuś, na to się nie zgadzam. I za duży dekolt. Dobry dekolt. Nie. Mi się nie podoba. Ooh. Okay, all right. She's scary. Tak, nie, Bożanka mnie zaakceptowała. Right, our matron of honor, what are you thinking? Nie, jest smutna. Nie wyglądasz w niej, jakbyś miała wyjść za Maciusia. Właśnie. No i tyle w temacie po prostu. No nie, nie, ani mi się dół nie podoba, ani góra. Good? A jak ty się w niej czujesz? No, nie a jak ty się w ogóle. Niej czujesz? W ogóle się w niej nie no czuję. No właśnie, tak? Mhm. Jak byle za Maciusia, nie? O, to absolutnie. Jest jakoś, byle jakoś tak, dla byle ciebie. Jakoś, nie? Nie, nie, nie. Tak. Tak, bo to nie, to nie, to nie. Don't worry, we're not buying the dress, we're okay. Right, come with me, let's go to our next dress, okay? Dress number two. So you wanted it far more classic, far more traditional. You wanted the lace to be prettier, I think, and less contemporary, yeah? So this time I've gone for the lace on top, but a simple bottom, instead of the lace all over. Can you see that I'm trying to stop you from having lace from top to bottom? So. Here she is. I love this gown. Simple, elegant, classic, beautiful, pretty, good. Tak, jest piękna. Tell me why you love this dress. Z przyjemnością ją założę. Podoba mi się ta koronka u góry. Jest po prostu, jest romantyczna, jest seksowna, jest elegancka. No po prostu nic dodać, nic ująć. To. Ja myślę, że to jest ta. Jest odebrałam dokładnie taka, mowę. Jak sobie wyobrażałam, że ma wyglądać. Czyli koronkowa góra, ten dół jest po prostu obłędny. No mamuś. Ale do you want to have a closer inspection? Do you want to have a closer inspection? What do you think? You can have a good look? Druga suknia. Zjawiskowo. Oh! Zjawiskowo. Bardzo mi się podoba, jestem.
Tylko tu jeszcze bym jakieś takie, takie troszeczkę jakby bolerko, coś takiego tu jeszcze bym dała, Justynko. Oh, now she started, I teraz tak. You give somebody an inch and they take a mile. Taki długości. All right, okay, let's... Oh, she's up again. Oh, she's still trying to figure it out. Zakrywające wierzchy konie. Oh, my goodness, she just doesn't stop, does she? I mean, my God. To jest cała bożanka. I mean, seriously. To jest cała bożanka. Honestly, it's just... I've never known anything like it in my life. I mean, it doesn't stop. She's like a juggernaut. Okay. All right. She is not allowed any more coffee today. No more coffee. This woman. Right. Odkryte zostają. Right. Bardzo często mamy odmienne zdania czy odmienne poglądy. Ale i o to chodzi w życiu. That what we've done is we've identified that Justina has a shorter waist. So we've lifted the dress up, so we really show off the smallest part of her waist. But then the elegance of that chiffon is beautiful. Great for pictures, great for any time of the year, really elegant, very beautiful, very feminine chiffon is. And then the lace detailing, this is really storytelling. Lace originally was created to tell stories. It was tapestry. So designers would tell a fairy tale or whatever. And this is kind of so traditional, it almost feels as if it's telling a story again. And it can be your story with your wonderful husband. So there's all of this nice stuff going on. It's very conservative. Thank you. However, I would now like to try and push the conservativeness a little bit. We can always come back here, because I know you love this dress, but I think I'd like to try another one, just that pushes it a little bit more. Is that okay? Tak, is that okay with you? Wow. I know! I know! Isn't she? So beautiful. Come and have a look at her. Introduce yourself. And do you not think it's so beautiful? And it drips down this dress. To jest przepiękna. Gok, nawet beautiful. Nie musisz jej reklamować. Przepiękna. No, but I have to tell you, because I love it as well. Should we try it on? Yes, tak. Okay, tak, right. Tak, let's tak, try tak, her on then. Yes. Oops. Będzie księżniczka. Księżniczka. Wow. To jest to. Brak słów. She's speechless. Tak, widzę She's właśnie. Speechless. Widzę. You've got nothing to say? No, no, no. Oh, here you go. I knew it. Ale zobaczcie, jak ładnie to wszystko leży. A nie uważasz, że troszeczkę jest jej za dużo? Ale ty schudniesz. Ale sukni za dużo. Nie. Nie. Jest okej. No, she doesn't need to lose any weight. She's perfect as she nie is. Nie musi. Tak perfect, jest. Perfect, perfect, No, trzecia po prostu zrobiła całą robotę, tak? No, robi ci piękną talię, co mam więcej powiedzieć. Nie uważacie, że lepiej wyglądałam w poprzedniej? Nie ma jej za dużo. Kamila, ty jak sądzisz? Tu, powiem ci tak, że tu się pięknie dzieje, bo to wszystko tak z góry się dzieje. Czy w tamtej nie wyglądałam lepiej, w tej nie, drugiej? Wiesz co, mi się wydaje, że tamta, ponieważ byłaś za pierwszym razem w tej takiej, która się nikomu nie podobała, no to ta druga, och, tak, tak, jaka piękna. Nie, ta. Naprawdę? Ta. Ta jest ciężka bardzo. Świetne proporcje masz teraz w tym momencie. Czuję się dziewczyną. Ale wyglądasz zjawiskowo. Jest to prawda. Biust masz. To musisz jeszcze w niej tańczyć. Okay, well, we've heard what your wonderful, adorable family and friends think, okay? But you have to make the decision. It's up to you now. Three incredible dresses. You have to decide. You'll only make this decision once in your life. Whilst Justina decides on her gown, it's hair and makeup time. But the big question is, will Justina choose the dress her family are pushing for? Here she goes. So, Justina, it just leaves me to ask you a very important question. Are you going to say yes to this dress? Yes. Congratulations, come up and give her a kiss. Come on. Give her a big kiss and a cuddle.